A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Divine Divinity. Ostatnio obadaliśmy sobie dzielnicę biedoty, obszar kwarantanny. Dzisiaj zajmiemy się polami uprawnymi. Tylko może jednak wcześniej sprawdzimy sobie dokładnie te oberże pod niebieskim knurem. Bo tak do niej chodzę cały czas, żeby robić zakupy. A jeszcze jej dokładnie nie przeszukaliśmy, więc może dzisiaj właśnie od tego zaczniemy. Dzień dobry panu. Ale, przecież to ten młody bohater, o którym dopiero rozmawialiśmy. Co mogę dla ciebie uczynić, młodzieńcze? A, dzień dobry panu, dzień dobry. O czym to ludzie dziś gadają? To przecież ty jesteś tym najemnikiem, który wytruł armię orków. Gratulacje, dobra robota. Mój syn służy w sztabie kapitana Mitoxa i przysłał mi list opisujący twoje czyny. Zniszczenie karawany zaopatrzeniowej orków to też twoja zasługa, co? Dzięki tobie mój syn jest bezpieczniejszy. Dziękuję ci. Jak będziemy mieć więcej takich jak ty, zagnamy orków do tych nor, z których wypełzli. O, dziękuję bardzo, dziękuję za miłe słowa. Miło się gaworzyło, dobry człowieku. Okej, tu jest nasza kwatera, no to zdążyliśmy dokładnie wszystko tutaj przejrzeć. Drewniany kredens, rękawiczki, dobra, wezmę je. Takie trochę byle jakie, butelkę piwa możemy zabrać na sprzedaż. Dużo tronków mają, ale to w tej głównej sali księga. Jeśli kołyszę się jak kaczka i kwaczę jak kaczka, to możesz przyjąć, że to przebrany chochlik. I inne naprawdę krótkie historie autorstwa Ela Gamona. Ta księga pełna jest zabawnych opowiastek. Autor naprawdę ma talent. O. W takim razie szkoda, że nie możemy poczytać więcej takowych opowiastek, no nie? No dobra, no tutaj jest Goemoe, to tam u niego wszystko już przeszukaliśmy, poczytaliśmy. Tutaj jest Otho. No, też przeglądaliśmy, nie będziemy przy nim zabierać tutaj niczego, bo nas nie będzie lubił, tak? Więc tutaj nic nie porobimy. O, ale tu mnie na przykład nie było. O, dzień dobry pani. Dzień dobry, klucz kompozytowy mogę sobie podnieść. No ciekawe, neutralny 23, musimy potestować takie różne rzeczy, tylko że ja ten klucz widzę, ale go nie widzę. Chwila, gdzie on jest dokładnie? O, wziąłem. 23, nic się nie stało. Metalowy puklerz, jakaś szabla, no ale to chyba nie będę brał przy niej. Tu jest drewniany kredens, zagadała do mnie. Dzień dobry. A witaj, miło cię poznać, co u ciebie słychać? Nic dobrego, ale biorąc pod uwagę okoliczności, chciałabym jak najszybciej opuścić to miejsce. Nie możesz stąd odejść? Wydawało mi się, że rozglądasz się za czymś lub za kimś. Może mogę ci jakoś pomóc? Ta, to prawda, że kogoś szukam. Widzisz, mieszkałam razem z moją rodziną w domku w tamtej wiosce. Któregoś dnia pojawili się orkowie, a to, czego nie zabrali, spalili. Musieliśmy się ratować ucieczką, zabierając ze sobą tylko to, w co byliśmy ubrani. O, szkoda. Gdzie jest teraz twoja rodzina? Są w drodze na wieś. Planuję podążyć za nimi tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. To dobry plan, ale bądź ostrożna na drodze. Pełno na niej rzezimieszków i bandytów. Tak, wiem, ale my jesteśmy biedakami. Dlaczego mieliby nas zaatakować, skoro z daleka widać, że nie mamy pieniędzy, które można by ukraść? Ale zanim wyruszę w drogę, chciałabym o tym powiedzieć mojemu wujkowi, żeby wiedział, gdzie nas szukać. A gdzie mieszka twój wujek? On mieszka w Verdistis. Gdybym mogła kogoś poprosić o dostarczenie mu tego listu. Może ty w najbliższej przyszłości wybierasz się do Verdistis. Czy mogę cię prosić o doręczenie mu tego listu? A w najbliższej przyszłości to my w Verdistis pewnie nie będziemy, ale ogólnie... Oczywiście, wyświadczę ci tę przysługę. Musimy sobie wzajemnie pomagać w tych trudnych czasach. Jak się nazywa twój wujek i gdzie go można znaleźć? Dziękuję ci. To niezwykle uprzejme z twojej strony. Mój wujek nazywa się Afrasam. Z łatwością odnajdziesz go w Verdistis. Jest karczmarzem w zajeździe książęcym. O, to już słyszeliśmy o tym zajeździe. Wkrótce wyruszam w drogę, zanim spadną na mnie nowe nieszczęścia. Jeszcze raz chcę ci podziękować. No, spoko, spoko. O, nawet masz miksturkę z maną. To może byśmy sobie ją od ciebie wzięli. Możemy ci zaoferować taki wybitny trunek i rękawiczki na zimę. I na przykład sztukę mięsa.
I dwa pomarańcze. Czy tam dwie pomarańcze. Może być? Może być. Życzę wam wszystkim powodzenia. No i mamy kwestik. Verdistis, ale to tam kiedyś będziemy w Verdistis, to sobie ten kwestik zrobimy. A ciekawe, czy ona faktycznie stąd pójdzie, tak jak mówiła, bo jakby sobie stąd poszła, to moglibyśmy zajumać przedmioty kiedyś, nie? Pamiętajmy o tym miejscu. Zobaczymy tutaj tak z ciekawości. No. Jakby stąd faktycznie wybyła, to byłoby super. Zaznaczmy sobie to miejsce, że tutaj są jakieś suple. Dobra, chodźmy dalej. Musimy się rozejrzeć po tej karczmie. Przejdziemy do głównej sali. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry panu, co tam słychać? Ho, ho, to ten młody facet, który chce ocalić świat. Witaj, przyjacielu. Potrzebujemy więcej takich ludzi jak ty, którzy są w stanie zaryzykować życie dla dobra innych. A witaj, słyszałeś ostatnio coś ciekawego? Dzięki bogom złapali tego gnoika Elrata, który zatruwał wodę, każąc nam myśleć, że była zaraza. Śmierć to zbyt łagodna kara za coś takiego. Zostawcie go mnie, a ja zatruję go jego własną trucizną, lecz w małych dawkach, by zdychał w cierpieniach przez rok. Ostro, ostro. No dzięki, do zobaczenia później. Zostawię cię z tymi przemyśleniami. Tu jest coś. Gość karczmy. Witaj, przyjacielu. O czym się teraz gada w tawernie? Właśnie opowiadaliśmy sobie historię o duchach. Słyszałeś to o przeklętym opactwie? Przyprawia mnie o dreszcze. Wszyscy ci martwi mnisi skazani na tułaczkę przez wieczność musieli zrobić coś podłego, by zasłużyć sobie na taki los. No, do opactwa też się wybierzemy. Elgamon. Ha, łowco przygód. Cieszę się, że udało ci się tu dotrzeć. Mam rozmaite rzeczy, które przypadną ci do gustu. Rzadkie magiczne przedmioty, potężne artefakty, same okazje. O, muzyka dla moich uszu, magiczne przedmioty. Dalej pokaż, co tam masz. Mam dla ciebie coś naprawdę wyjątkowego. Co powiesz na magiczny dywan? Dywan? Czy ja wyglądam na gospodynię domową? Po licho mi dywan, a na chami ten kaktus. Powiedziałem magiczny dywan. Kiedy rozłożysz go na podłodze i wypowiesz magiczne słowo zapisane tutaj na instrukcji prania dywanu, dywan wzniesie się w powietrze i zaniesie cię tam, dokąd zechcesz. O, no to mi się bardzo przyda. Ile za to? Dla ciebie tanio jak barszcz. Głupie 1500 sztuk złota. Dobra. No i pewnie tak dostaliśmy dywan. Latający dywan. Akse minister, wypowiedz zaklęcie i leć z wiatrem. Akse minister. Cóż, dywan został rozłożony na podłodze, magiczne słowo zostało wypowiedziane, ale nic się nie stało, nic a nic. I więc to znowu ty. Na pewno wracasz, żeby podziękować mi za taki przedni towar. Posłuchaj, cwaniaczku, ten durny dywan, który kosztował mnie fortunę, on nie lata. Nie, naprawdę? A mówili mi, że będzie działał bez zarzutu. Może powietrze dzisiaj jest za gęste. Nieważne, może mogę zainteresować cię czymś innym. A co to będzie tym razem? Mam tu taki sztylet. To coś naprawdę wyjątkowego. Kupiłem go od Hobbita, no wiesz, takiego małego frajera z owłosionymi stopami. No więc ten sztylet jest zrobiony z najczystszego srebra i świeci się, kiedy w pobliżu znajdują się orkowie. I co ty na to? Ile chcesz za to wyszarpnąć z mojej kiesy? No znowu głupie 500 sztuk złota i jest twój. Okej, no biorę to. W broniach? O! Żądło Bilba Bagginsa, a później Froda Bagginsa. Orkowie, o, to już może działać, nie? Orkowie na niebiesko, smoki na biało się będzie świecić. Trudno nie zauważyć, że w pobliżu znajduje się kilku orków, ale ten przeklęty sztylet świeci równie mocno, co moja lewa stopa. Okej. Wiesz, nie mam lepszego klienta od ciebie. Dzisiaj chyba nawet muszę wcześniej zamknąć sklep.
Tak, nie masz też bardziej rozwścieczonego klienta ode mnie. Niech cię szlak, ten przeklęty sztylet też nie działa. Co? O, tak mi przykro. Sam zostałem oszukany, szczerze mówiąc. Zapłaciłem za niego 2 razy więcej niż wziąłem od ciebie, więc płyniemy na tej samej łódce, jeżeli rozumiesz, o co mi chodzi. Posłuchaj, powiem ci, co zrobimy. Postaram się zrekompensować ci to rozczarowanie. Pokażę ci moje najbardziej ekskluzywne towary. Mam tu parę rzeczy, które sprzedaję wyłącznie wielkiemu magowi Mardaneusowi z Aleroth. Ale żeby podreperować swoją reputację i złagodzić twoje rozczarowanie, dam ci pierwszeństwo. Możesz obejrzeć te niezwykle poszukiwane towary. Ha, dziwię się własnym czynom. Chyba muszę iść zbadać sobie głowę, ale słucham. Co rzekniesz na to magiczne zwierciadło? Potrzymaj je tylko w dłoni, wyśpiewaj specjalne zaklęcie wypisane na ramię, a lustro odpowie ci na wszystkie pytania. Cała wiedza tego świata do twojej dyspozycji. Wiesz przecież, że ludzie mówią przed lustrami rzeczy, których nigdy nie rzekliby w obecności innych. To ciekawe, ale na pewno również zażądasz iście książęcej zapłaty. Ledwie 500 sztuk złota, drobnostka, a zapewniam, że sprzedaję poniżej kosztów, sam się pcham do bankructwa. To niska cena za tak potężny przedmiot. Na pewno się zgodzisz. No dobra, biorę to. A? Magiczne zwierciadło. Zwierciadełko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie? Zwierciadełko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszym Lukim na świecie? Nic, nawet słóweczka. Dlaczego mnie to nie dziwi? A, to ty. Tylko mi nie mów, że nadal masz problemy z moimi towarami. A, to całe magiczne lustro, które mi wcisnąłeś, milczy jak grób niemowy. Masz coś do powiedzenia na ten temat, kolego? Naprawdę nie rozumiem. Jak próbowałem wczoraj, działało. Powiedziało mi, że młody książę Janus pod ubraniem nosi damską bieliznę, naprawdę. Oczywiście mówię ci to tylko dlatego, bo jestem pewien, że ta informacja zostanie między nami. Nieważne. Może baterie eteryczne się wyczerpały. Tak czy siak, ten miecz na pewno przypadnie ci do gustu. Oh, really? Ten miecz jest niezniszczalny. Nigdy nie będzie trzeba go ostrzyć i nawet w kamień wchodzi jak w masło. Miłego rąbania. Dlaczego jakoś nie mogę ci zaufać? Mniemam, że po którymś z szacownych przodków dziedziczysz wrodzoną chorobliwą podejrzliwość. A ja bym dla ciebie własne serce pokrajał, naprawdę. Z jakiego innego powodu chciałbym poprowadzić siebie i swoje dzieci do nędzy, oferując ci ten wspaniały przedmiot zaledwie za 500 sztuk złota? Zważ, że za tyle samo go kupiłem. No dobra, biorę to. Miecz, tak? Niezniszczalny miecz. Tego miecza nigdy nie trzeba ostrzyć. Miłej wojaczki. 2-dniowa gwarancja. Ten niezniszczalny miecz jest mocno zardzewiały w pobliżu rękojeści. Złamie się na pół po kilku mocniejszych ciosach. Nic nie mów, niech zgadnę. To wcale nie jest magiczne, tak? Sprytna z ciebie bestia. Nie mam lepszego klienta od ciebie, więc pozwól, że dam ci spojrzeć na najcenniejszy przedmiot w mojej kolekcji. Zaczynasz przynudzać. Nie, to jest naprawdę coś, gwarantuję. To specjalny hełm, który niegdyś nosił potężny czarodziej Ralf. Jeżeli ktoś go założy, od razu staje się niewidzialny dla wszystkich potworów w okolicy. Użyto go tylko raz podczas Bitwy Przeklętych. Może i zamiast mózgu mam jajecznicę ze smoczego jaja, ale powoli zaczynam kapować, żeś nie jest taki uczciwy, jak twierdzisz. Jestem uczciwy i czysty jak górski kryształ. Zapłać mi 500 sztuk złota, to się przekonasz. Dobra, biorę to. I hełm, tak? Magiczny kaptur. Nie trać głowy, wciąż można cię usłyszeć. O, ale to już ma pancerz. Tak jakby można to było nosić. Nie można nosić. Ten hełm nie ma w sobie niczego magicznego. Ciężko nie zauważyć, że wszyscy nadal mnie widzą. Kolejna podróbka. Kolejna podróbka.
Okej. Okay. Ty masz chyba prawdziwego pecha, co? Nie przeklęła cię ostatnio jakaś wiedźma, czy co? Dobra. No dobra, zawrzyjmy układ. Nigdy nie miałem lepszego klienta od ciebie, więc nauczę cię tajemnic prawdziwego kupiectwa i handlu za darmo. No nie wiem, czy tak za darmo. Ile w sumie wydałem? Przykro mi, nie mam już żadnych magicznych towarów. Wszystko ci sprzedałem. Aha, dobra, nauczył nas... O, tutaj jest. Język handlarza. Język handlarza. Dzięki sprytowi i gładkiej mowie potrafisz przekonać kupców, żeby zaproponowali ci niższe ceny. Cena obniżona o 5%. Ciekawe, czy cena sprzedaży też zwiększona. Nie wiem, czy mi się to zwróci. No, ale tak to właśnie wygląda. Mamy 3 punkciki w ogóle do wydania. Ale to czekamy na ten 16 level, nie? Mamy 15. Dobra, biedny mieszczanin, drzazga, to już z nim gadaliśmy. Rozejrzyjmy się tu jeszcze, dużo chleba widzę mają. Pieprz jest. Nie pieprz, pieprze, wieprza pieprzem, bo przepieprzysz wieprza pieprzem. Proszę powtórzyć. Otóż tutaj się jakiś wieprz tuszy. Zejdziemy sobie jeszcze do piwnicy dokładnie przeszukać. Lanilor! To nie będziemy mu też grzebać, no nie, bo się wkurzy jeszcze na nas. A nie chcemy, żeby Lanilor się na nas wkurzył. O, tu się wychodzi gdzieś na tyły. Aha, dobra. Tutaj się wychodzi, jest taka zagroda. Zagroda. Ale nie ma kota, bo nie ma czerwonego krzyżyka, tak? Dynie. A dynie coś dodają szczególnego? Dynie. Czy dynie coś... No, oj, jakie wielkie. A, nie to. Patrzcie na współczynniki. Inteligencja wzrosła o 5 tymczasowo. O, takie nawet. Nawet można by dynie jeść. Ale nie, no waga 100 za dynię, nie. Nie będziemy tego taszczyć. Czyli u Lanilora takie dziwne rzeczy różne. A zobaczmy, co tu jest. Jest wielbiący Lanilor. Rękawice kolcze. Pierwszego poziomu, kosa bojowa. No nie, niech sobie Lanilor to tutaj ma, a my jeszcze zobaczmy tutaj w tej piwnicy, może coś ciekawego znajdziemy. No jest dużo jedzenia, dużo napitków, jakaś miotła, szczelina, może się da radę tu przycisnąć, czasem takie motywy są też. Może gdzieś tutaj... Znaczy tak, no nie będziemy brać tych wszystkich napitków. No tam za jeden dostajemy ile? 35 monet. Nie jest niby tak źle, no ale... I tak w terenie gdzieś tam sporo tego zbieram. Nie będziemy im tutaj zabierać. Niech mają i się bawią w tej karczmie. Miotła... Nie... Nie sądzę, żeby tutaj coś było pochowane. To jest po prostu taki magazyn. Ważny ten obszar questowy tutaj był, no to już to porobiliśmy. Chodźmy stąd. No to w karczmie się trochę zasiedzieliśmy, ale wiemy co i jak. Wiemy co i jak. Chodźmy zrobić motyw z tym kamyczkiem. Pamiętacie, tam mieliśmy takie, ja sobie włączę bieganie. Tu mnie już wszyscy znają, pogadaliśmy sobie trochę. Tutaj spotkaliśmy ostatnio tego starca, tak? Chyba tu nawet cały czas stoi. Malachiasz. A lubi mnie bardzo? 23. A takie... Znaczy standardowo mają pewnie 0, może tam kilka punkcików. My mamy tak, my mamy reputację 23, czyli na starcie 23 więcej jakby, nie? Gdzie to było? Gdzieś jest tutaj. A? No i tak się teleportuje. Aha, doświadczenie. Ostrożnie, celuj w głowę i kończyny. Już sprzedałem jego wewnętrzne organy doktorowi Elleratowi. O, to on jeszcze nie wie. On jeszcze nie wie. O kurde. Dobra.
Cóż za surprise. No, zasadzka. Ale myślałem, że to będzie inny quest, prawdę mówiąc. Myślałem, że to będzie coś innego, a to po prostu taka zasadzka. To mi się pomyliło z innym questem. Gdybym wiedział, to byśmy od razu sobie to w poprzednim odcinku zrobili. Dobra, i co teraz tutaj? Pewien starzec opowiedział mi o dziwnym zjawisku. W pobliżu cmentarza biedoty znajduje się klejnot. No to już czytaliśmy. Do czynienia z czarną magią. To zostało wykonane, tak? Tak jest. A może ten starzec teraz to jakoś skomentuje jeszcze? Zobaczmy. Pod warunkiem, że tu jeszcze stoi. Stoi. Hello. Masz monety dla starego, biednego Malachiasza? O, nie. To dałem mu raz już, tak? I więcej nie mogę. Znajdź sobie pracę. Ale lubi mnie dalej, tak? Na poziomie 23 punktów. Dobra, chodźmy. Chodźmy na te pola uprawne może. Żebyśmy coś dzisiaj zrobili. Więcej, jeżeli chodzi o odkrywanie mapki, bo tak trochę średnio mi to wychodzi. O, no dobra, tędy sobie pójdziemy, jeszcze tam podkrywamy. W okolice jaskini, w której już byliśmy. Zobaczymy, czy jakieś koty się tu kręcą. Biedne koty, no. Ażem narobił. Największa porażka w tej grze, z mojej strony, jak na razie, na tej serii, to jest zabicie kota. Jak tu się wchodzi? Jak tu się wchodzi, żeby obadać to? Dobra, może się jeszcze przejdę tutaj. Mam alt wciśnięty cały czas, jakby ktoś pytał. Tu się wchodzi też. Aha, czerwony krzyżyk. Czyżby to był kot? Może jakiś pająk tylko. A, tu jest w ogóle, patrzcie, teleporter schowany. Teleporter, tak zaznaczony, to jest teleporter... Na farmach teleporter ludzi. No to mamy do tego zwój, dlatego się udało odpalić. Mamy taki skrót. Kot, dobra, nie zbliżam się do niego. Nie sądzę, żeby coś tu było. Alt niczego nie wykrywa. Chociaż wiecie, zawsze skrzynia jakaś może być albo coś takiego, nie? I skrzyni się nie podświetli, ale to się tak ciężko to... W ogóle można ze słomy, z tego co mi mówiliście, jakoś kot przyszedł do mnie. Ale nie atakuje mnie. Można posłania jakoś robić. Kliknąłem w to, to się wtedy tak rozłożyło. To się jakoś łączy, coś. I można robić posłania i nawet nosić je ze sobą. Ale że Luki tutaj praktycznie to nie śpi w tej grze. Nie czuję takiej potrzeby. Ja nie czuję potrzeby, żeby Luki spał, tak? No łatwo mi mówić, ale Luki tutaj już chodzi taki... Dobra. O, tutaj w ogóle... No tak, zaznaczone. A w ogóle tu możemy odznaczyć już w takim razie. Cyk. Chodźmy sobie teraz. Mogę tu jakoś wejść? Tutaj na przykład. No, tam jakaś beczka. Tu nic takiego nie widzę. O, Izolda, to możemy do niej zagadać przy okazji. Witaj ponownie. Mam nadzieję, że ta wojna wkrótce się skończy i znowu zobaczy mojego ukochanego Gareta. To jest ta od tego Gareta, co list mu dostarczyliśmy. Udało mi się oddać list Garetowi. Mam ci przekazać, że u niego wszystko w porządku. Dziękuję ci. Udało ci się mnie uszczęśliwić. Już ja bym cię uszczęśliwił. Trzymaj się. Tam dla Gareta szukamy tej mikstury udawanej śmierci, czy jak to się tam zwie. Nie wiem za bardzo, jak to zdobyć, ale może kiedyś na to trafimy. O, tu jest jakaś beczka z zawartością. Fajnie by było znaleźć wejście na te pola gdzieś. Aha, chyba od góry się wchodzi, to żem tutaj sobie przybiegł. O, a co to? A, to widły. Myślałem, że wytrychy tu jest napisane. A, to widły. Rozprawdzamy te pola dzisiaj wszystkie. Tu się wchodzi. Wideł nie będę brał akurat. Fajne te strachy na wróble są. Kuraka nie będziemy zabijać. Strachy na wróble pewnie fajnie wyglądają w ciemnościach, co? Bo się tak świecą. Takie halloweenowe motywy.
Z Homerem rozmawialiśmy. Może zajdźmy do niego do domu tutaj, zobaczymy. O, dzień dobry, Trisha jest. My nie gadaliśmy kiedyś z jakąś Trishą czasami? Łopata, garniec. Dzień dobry. Witaj ponownie, dzielny wojowniku. Jak to dobrze, że te brudne trole są martwe i pokój nareszcie zawita do tej krainy. Teraz mogę spokojnie wstawać przed świtem do dojenia. Wiem, że jestem bezpieczny. Kurde, jakiś trap. Wiem, że jestem bezpieczny, idąc samemu do stodoły. W ogóle szczur chodzi. Bonus do inteligencji za 8200. Chcę poznać z bliska życie na farmie. To jest ten sposób życia, który zawsze mnie pociągał. Daj spokój. Powiem ci... Czy nie, no to chyba jednak była literówka tam, nie? Daj spokój. Powiem ci, że to nie jest zbyt ciekawe wstawać codziennie o 4 rano, żeby oporządzić te cholerne zwierzęta. Proszę, nie przypominaj mi o krasnoludztwie. Życie na farmie jest takie nudne w porównaniu z Rivertown. Stamtąd właśnie pochodzę. Nie wychowałaś się na wsi? Nie, byłam córką szanowanego kupca z Rivertown. Nigdy nie układało mi się zbyt dobrze z ojcem. Był starym, drażliwym sknerą, więc kiedy pewnego dnia pojawił się potężny chłop, byłam już cała za nim. Muszę przyznać, że nie kochałam Homera na początku. Chciałam po prostu uciec od ojca, ale mój mąż jest takim dobrym, łagodnym człowiekiem, że nie można było się w nim nie zakochać. Czy twój ojciec zaakceptował twoją decyzję zamieszkania na farmie? Nie, oczywiście, że nie. Odmówił przyjścia na wesele. Nigdy nie odpowiedział na moje listy, a kiedy odwiedziłam go przed jego śmiercią, powiedział mi, że mną wzgardził. Mój ojciec myślał, że pewnego dnia przejmę interes. Myślę, że to była jedyna rzecz, którą kochał. W końcu zostawił mnie bez grosza. Na szczęście mam dobrego męża z dobrze prosperującą farmą. Nigdy nie brałem pod uwagę wczesnego wstawania myśląc o farmie. Myślę, że życie na farmie to nie jest dobry pomysł, jeśli uda mi się dożyć do emerytury. Jednak życie na farmie jest bardzo zdrowe. Nie choruje się tak często i spędza się dużo czasu na świeżym powietrzu. Czasami, zwykle około 4 rano, myślę, że nigdy nie widziałam miejsca równie pięknego jak pola. Czy masz w ogóle czasami wolne? Farma jest ogromna, a my nie mamy wystarczającej liczby rąk do pracy. Z całą tą pracą na farmie i obowiązkami domowymi ledwie mamy czas, żeby odpocząć z mężem. Robi się późno. Lepiej już pójdę. Miło się gawędziło tutaj. Co my tu jeszcze mamy? Jabłko sobie wezmę. Dobra. Tutaj też się rozejrzeliśmy. Szczura trzeba załatwić, bo się tu kręci. Tam był Homer. Tutaj coś czerwonego. Kot, uciekamy. Kot to jest w tej chwili najbardziej niebezpieczna, niepożądana istota w tej grze. O, tu mogę wejść, może coś znajdę. Trzeba uważać na koty. O, tu też się wchodziło. Luki sobie biega, śpiewa, jest wesoło, fajnie. Jeszcze żeby tu można było jakoś wyjść, to już w ogóle bym się cieszył. No to badaliśmy już, tutaj był ten rycerz, który się ukrywał, tak? Alt niczego takiego wyjątkowego nie wskazuje. A tutaj? Wygląda na przeszukane, ale to chyba szedłem tylko tak naokoło. O, się zmęczył Luki, łyknę sobie wytrzymałość. Nie było tu w rogu jakiejś beczki, gdzieś coś? Nie, tutaj wszystko. Dzień dobry panu, panie Finn. Witaj. Ostatnio rzadko mamy gości. W nocy dzieją się różne dziwne rzeczy. Nawet moi bracia rolnicy trzymają się z daleka. O, opowiedz mi więcej o dziwnych rzeczach, o których wspominałeś wcześniej.
Opactwo znajdujące się na północy jest przeklęte. Ludzie unikają tego miejsca jak zarazy, ale ostatnio znacznie się pogorszyło. Przekleństwo się rozszerza. W nocy jestem budzony przez upiorne głosy mamroczące dziwne rzeczy, których nie jestem w stanie pojąć. A rano krowy dają skwaśniałe mleko. Nie myślałem, że coś takiego jest możliwe. Upiorne głosy? To wieczna dolina. Jesteś pewien, że nie poniosła cię fantazja? To na pewno nie jest wiatr. Wyraźnie słychać słowa, chociaż nie potrafię ich zrozumieć. Głosy zawsze zaczynają od szeptu, ledwo słyszalnego. Potem ich głos przybiera na sile i jest słyszany, nawet jeśli jesteś zamknięty w swoim domu, a głowę masz schowaną pod kocami. A kiedy wyjrzysz przez okno, możesz zobaczyć ciemne kształty tańczące upiorny taniec w świetle księżyca. O, ciemne kształty. To nie są ludzie. Czasami widzę krwawą poświatę bijącą z ich demonicznych oczu. To są nieumarłe istoty z przeklętego opactwa. Jestem tego całkowicie pewien. Tak sobie myślę, żeby złożyć wizytę w tym przeklętym opactwie. Nie rób tego. Nie rób tego, jeżeli nie chcesz zginąć. W opactwie czają się wszelkiego rodzaju potworności. Stary książę wysłał tam kiedyś oddział żołnierzy. Żaden z nich nie powrócił, ale ci na zewnątrz słyszeli ich krzyki przez wiele dni. Podobno nie umarli, zamęczyli ich wszystkich na śmierć. Dziwny z ciebie gość. Proszę, opowiedz mi coś o sobie. Mam na imię Finn. Przeniosłem się tutaj i zostałem rolnikiem, kiedy kilkanaście lat temu moja siostra, moja jedyna rodzina, zmarła na zapalenie płuc w Rivertown. Biedna dziewczyna. Sprzedawanie ciała na zimnych ulicach nie było dla niej, rozumiesz. Spodobałoby się jej życie w otoczeniu zieleni. Widzę, że bardzo kochałeś swoją siostrę. Tak, to prawda. Ojciec zginął w ulicznej bójce 9 miesięcy przed moimi narodzinami, a moja matka wyzionęła ducha, wydając mnie na ten świat. Zajęła się mną moja starsza siostra. Była bardzo dzielna, mimo że zawsze była chora i nie cierpiała smrodu ciemnych zaułków, gdzie handlowała swoim towarem. A, jest już późno. Muszę znowu ruszać w drogę. Zdejmij klątwę. Jeden z miejscowych rolników, krzepki, lecz strachliwy gość o imieniu Finn, powiedział mi, że leżące na północy opactwo jest przeklęte. Słyszał tam nawoływania duchów, a nocą widział dziwne światła. Zgodnie z obietnicą mam rozejrzeć się tam i sprawdzić, czy można zdjąć klątwę z tych starych budowli. Kolejne zadanie dostaliśmy. No tak, będziemy zbierać sobie te zadania dzisiaj też. O, drzwi zamknięte. O, ja sobie otworzę. Cyk, otwartet. To my tu mamy. A, tutaj trochę zasłania ten dom, ale nic takiego szczególnego nie widzę. Znaczy miód to w ogóle można pobierać. Nie wiem, tam manę też sobie chyba zwiększać. Jakby to kogoś interesowało, to są chyba takie możliwości. Studnia Descartesa Keina tutaj. No dobra, zobaczymy sobie dalej, jak tu się wchodzi. Krówki. No tutaj nic ciekawego. A ten domek. O, tutaj jakieś przedmioty. Tu dużo pieniędzy. Ktoś trzyma w beczce i ja jak fama. Kelden. Dawno temu byłem poszukiwaczem przygód, tak jak ty. Spotkałem wielu ciekawych ludzi. To były wspaniałe czasy. Co ty nie powiesz? O, mamane. A ja mam sprzedawać te trefne przedmioty, niby magiczne, które kupowałem? Czy nie powinienem? Czy o co chodzi? Jak wiecie, to piszcie. Co by mu tutaj dać? To 74. 74. Dobra, masz. Niech ci będzie za miksturkę many. Jesteś poszukiwaczem przygód? Przecież masz już swoje lata. Poszukiwacze przygód się nie starzeją. Kończą w grobie o wiele wcześniej, nim zaczną im siwieć włosy.
Ha, podoba mi się twoje poczucie humoru. To znaczy, jeśli żartujesz oczywiście. Tak, to prawda. Naprawdę, jestem poszukiwaczem przygód w stanie spoczynku, który postanowił spędzić resztę życia jako spokojny człowiek. O, pracujesz na jednej z farm? A, wciągnij do płuca to czyste wiejskie powietrze. Moim marzeniem zawsze było, żeby osiedlić się na wsi. Teraz wreszcie mi się to udało. Wciąż mam na tyle siły, żeby podołać pracy w polu, a czasami, kiedy chcę powspominać stare dobre czasy, opowiadam Bazowi moje przygody. Baz to mój stajenny. To dobry chłopak, ale wyobraźnię ma rozwiniętą aż nadto. Opowiedz mi więcej o Bazie. Znajdziesz go przy stajni. To dobry chłopak. Wychował się na wsi i przez całe swoje życie nigdzie stąd nie wyjeżdżał. Kiedyś pokazałem mu mapę mrocznych kniei, a on mi na to, że nie miał pojęcia, że poza księstwem jest jeszcze inny świat. Ha! Od tego czasu próbuję z niego zrobić człowieka. Kto wie, może nawet uda mi się go namówić, żeby został poszukiwaczem przygód. Chętnie posłucham o twoich przygodach. O! Zdarzyło mi się bywać w wielu niezwykłych miejscach. Chcesz usłyszeć opowieść o zabójcach czy o przygodzie w przeklętym opactwie? Opowiedz mi, co się wydarzyło w przeklętym opactwie. Otóż jeden z przyjaciół księcia Ferola zapłacił mi, żebym zaniósł zapieczętowaną wiadomość do okrytego złą sławą przeklętego opactwa. Pospieszyłem tam co sił w nogach. Nie jestem tchórzem, ale to miejsce okrywa bardzo zła sława. W tamtych czasach byłem młody i pochopny. Inaczej dobrze bym się zastanowił, zanim podjąłbym się tej misji. Tak czy inaczej zdałem sobie sprawę z mojego błędu, kiedy przeszedłem starożytny portal. W tym przeklętym opactwie aż się roiło od nieumarłych. Od dzieciństwa nie cierpię chodzących trupów. To po prostu wbrew matce naturze. Cuchnący stęchlizną nieumarli rzucili się na mnie, ale byłem dla nich za szybki. Na szczęście zabrałem ze sobą butelkę z wodą święconą, którą wcześniej kupiłem od pewnego młodego księdza. A więc pozbyłeś się tych potworów używając wody święconej. Kto tu opowiada, ja czy ty? Ale tak, pokropiłem ich wodą święconą, która parzyła ich jak siarka. Rozpłynęli się jak woskowe manekiny w piecu chlebowym. Zostawiłem zapieczętowaną wiadomość na schodach. Bogowie jedni wiedzą dla kogo albo czego była ona przeznaczona, a później uciekłem z tego przeklętego miejsca, jak szczur ucieka z zagrody dla psów. Od tamtej pory nigdy tam więcej nie byłem i na pewno nie zamierzam tam wracać. A może nawet prawdę mówi, że był takim poszukiwaczem przygód? Zostawił wiadomość, może ją tam znajdziemy? Powodzenia! Ej, a jeszcze jedna była historia. Chętnie posłucham o twoich przygodach. Opowiedz mi o zabójcach. Cóż, kilka lat temu ścigała mnie grupa płatnych zabójców. Chodziło o jakiś dług karciany albo jakąś inną błahostkę. W każdym razie szedłem sobie ciemną aleją w Rivertown, kiedy nagle dwóch oprychów wyrosło mi przed nosem, a dwóch innych zagrodziło drogę odwrotu. Poruszali się cicho jak śmierć, ale wyczułem ich, zanim zdążyli zaatakować. Dobyłem moich bliźniaczych szamszirów o głowniach wysadzanych masą perłową i zaatakowałem. Wziąłem ich z zaskoczenia. Zabójcy przywykli do opasłych kupców, którzy w obliczu śmierci od razu tchórzyli i próbowali kupić sobie życie. Ale ja byłem urodzonym mordercą, tak jak oni. Dwóch z nich dosięgnąłem jednym cięciem. Ciąłem nisko, po brzuchu. To najlepszy sposób na walkę z przeciwnikiem bez zbroi na ograniczonej przestrzeni. Ale dwaj pozostali dobrali się do mnie, zanim zdążyłem się złożyć do następnego ciosu. I co się stało? Nie przerywaj opowiadania w najważniejszym momencie. Nie wiadomo skąd pojawił się nagle jakiś obcy czarodziej. Stanął nade mną, kiedy próbowałem wyciągnąć szablę z ciał dwóch pierwszych ofiar. Myślałem, że to jeszcze jeden zabójca, ale nagle pozostali napastnicy zamienili się w słupy płomieni. O, ten czarodziej uratował ci życie. Czy on cię znał? Jak już powiedziałem, nigdy wcześniej go nie widziałem. Nie przerywaj mi. Wyglądał na zdziwionego. Przeszedł obok mnie bez jednego słowa. Stałem w tej alei. Wkoło pełno było krwi połyskującej w ogniu dwóch palących się trupów i po prostu nie mogłem uwierzyć we własne szczęście. Resztę nocy spędziłem zapijając się w trupa, a następnego ranka wciąż na niezłym kacu zabiłem tego drania, który nasłał na mnie zabójców. Powodzenia. Myślicie, że tak tylko zmyślał to wszystko, czy naprawdę miał takie przygody?
Uszkodzone widły. Jak się wchodzi do tego domu? A tutaj gdzieś. O! A nie, to nie dom. To nie dom. Dobra. Sprawdzamy dalej. Tu jest jakieś takie większe pole. Jak tu wejść? Kliknąłem tu. Postać Lukiego biegnie. I zobaczymy. Są strachy na wróble. Ja to tu wszystko ogarnę. A, tutaj coś jest? O, tu jest jakiś truposzczak. Może jest jakieś niebezpieczeństwo, uważajmy. Tak, jakieś węże straszliwe. Dobra, klepiemy je. Kluczyk. I uwaga. No i 100 złotych monet sobie tutaj zgarnęliśmy. No, sorry gościu, nie mam koca, żeby cię przykryć. Mogliśmy wziąć jakieś tam w terenie gdzieś kiedyś. I kwiaty mogliśmy też wziąć, to byśmy przykryli tego gościa kocem i kwiaty obok postawili. To by było dopiero wkręcanie się w klimat, co? Można tak robić w tej gierce, czemu nie? Dobra, tu wszystko badane. Zobaczmy sobie tutaj pole. Jak tu się wchodzi? Tędy od góry. Mapka się odkrywa, nic specjalnego nie widać. O, i teraz tak, tu jest jeszcze domek. A tutaj jest ten gościu, pamiętacie? Gadaliśmy z nim. Ten z żoną. Stoją tu cały czas. Ta, Hak i Eli. Co u was tutaj słychać? Cieszę się, że znowu cię widzę w moich skromnych progach. Bez twojej pomocy cała okolica ległaby w ruinie. Co mogę dla ciebie zrobić? Łopanie, sporo się tu dzieje. Udało mi się znaleźć zamek, do którego pasuje znaleziony przeze mnie klucz. Otwiera on drzwi w piwnicy karczmy pod niebieskim knurem, wypełnionej beczkami z tą samą trucizną, którą posiadał ork. O, musisz się dowiedzieć, skąd pochodzą te beczki. Spróbuj przesłuchać Splintera, karczmarza karczmy pod niebieskim knurem. Musi wiedzieć, dlaczego te beczki stoją w jego piwnicy. O, to już gadaliśmy. Splinter powiedział mi, że piwnica, w której stoją beczki z trucizną, jest wynajmowana przez doktora Elrata. Doktor Elrat? Nie sądzę, żeby mógł mieć coś z tym wspólnego. To dobry człowiek. Idź z nim porozmawiać na ten temat. Jestem pewien, że ma jakieś rozsądne wyjaśnienie tej sytuacji. Przecież nie może być w to zamieszany. Ha? Okazało się, że doktor Elrat był odpowiedzialny za zatrucie zbiorów. I nie tylko za to. Również z jego powodu wybuchła zaraza w Rivertown. Ta sama zaraza, na którą starał się znaleźć lekarstwo. Co? Co za okropne wiadomości. Naprawdę myślałem, że doktor Elrat był uczciwym i prawym człowiekiem. Najwyraźniej byłem w błędzie. Cóż, dziękuję, że udało ci się znaleźć sprawcę zatrucia mojego ziarna. Proszę, przyjmij w nagrodę te złote monety. O, dzięki, dzięki. Myślę, że czas ruszać dalej. Witaj ponownie. Co mogę dla ciebie zrobić? Dobra, Eli, udało mi się znaleźć osobę, która zatruła wasze zboże. O, dzięki bogom. Możemy zebrać to, co pozostało na polach. To oznacza, że na zimę nie będziemy musieli przenosić się do Rivertown. Bardzo ci dziękujemy. A to jest to, co mówiła ostatnio. No dobra, no tutaj nic ciekawego chyba nie wymyślimy u nich w domu. Ale przeszukać trzeba było dokładnie. Się jeszcze z nimi zagadało. A, trochę tych pól tu jeszcze jest. Dobra, idziemy dalej. Kurnik zawiera jeden przedmiot. Dofuk? O nie, chyba się przespałem. Przez przypadek na sianie. A, kliknąłem w to. Mięso z kurczaka w kurniku, nie? Nie chciałem się przespać, no przez przypadek. Dobra, no. Luki też musi czasem się zdrzemnąć. Muszę o nim myśleć w ten sposób. Okej. A tu szczury też chodzą. Chwila, to szczury to muszę załatwiać. Cyk.
A masz też szczurze jeden. Ty też. Dobra. Te strachy na wróble jednak nie świecą w ciemnościach, tak jak myślałem. Okej. Okay. O, szczur. Szczur, szczur, szczur. Cyk. Załatwiony. A co my tu mamy jeszcze? Czy ktoś tu mieszka? Jak tu się wchodzi? Chyba od góry. Oho. Nie, tutaj są szczury. I pewnie wyżerają zapasy. Jabłuszka sobie zjem. O, ja to lubię. Winogrona. Ej, winogrona też chciałbym zjeść. A może tu nie można przejść? Chwila. Zjadłem sobie winogrona. Znaczy, no Luki zjadł winogrona. Pospał sobie, pojadł dzisiaj. Aha, tu jest ten sad, w którym załatwiliśmy zabójcę, tak? Z Rufusem rozmawialiśmy już. Może coś w tym sadzie ciekawego znajdziemy. Więcej winogron. Ja tu wszystko wyjem. Tak jest. A, coś tu jest jeszcze. 47 monet, fajnie. Czy coś tu jeszcze znajdziemy? Owoce. Bliżej nieokreślone. O, Luki już jest najedzony. Wyspał się, najadł. O, tu coś. Miksturka z maną, super. A tutaj bursztyn, marchewka. Mhm. Studnia Descartes'a Keina, kamienny kredens. Dobra, tutaj też ładnie sobie przeszukaliśmy. Królik. Stój. Mięso z królika. Proszę mi jakąś muzyczkę odpalić, tak? Wypolerowana maczuga. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Dobra, zobaczmy tutaj te pola uprawne. Czy coś tu szczególnego znajdziemy? Kusza jakaś. Zniszczona. Tak trochę średnio. A sobie wezmę. Pająk. Jeszcze jeden. Delikatnie exp wpadł za pająki. O co tu chodzi? A nie, to on stoi, dobra. Okej, zobaczmy tutaj na przykład. O, dzień dobry. Reginald. A, daj mi spokój. Proszę, nie chcę być niegrzeczny, ale nie mam teraz nastroju na rozmowę. Straciłem wiarę w sprawiedliwość na tym świecie. Nie ma sprawiedliwości, jesteśmy tylko my. Jestem zagubiony w smutku i gniewie. O. Nie chce z nami rozmawiać. Ma jakieś poważne problemy. Zwłaszcza, że jeszcze się napił. Może, żeby te problemy jakoś przytłumić. Szukam miejsca na odpoczynek. Możesz mi pomóc? No, ano. Możesz iść do mojej stodoły. To ta buda na północ stąd. Mogą tam być szczury. Teraz, kiedy nie ma już mojego syna, jakoś nie mogę sobie z nimi dać rady. A zresztą nawet mi nie zależy. A to jest ten koleś, co wcześniej... ktoś tam nam opowiadał chyba, że jego syna orkowie zmasakrowali. Orkowie czy trolle? Coś tam takiego było, nie? Dziękuję. Chyba sobie poradzę z paroma gryzoniami. Weź sobie tyle słomy pod głowę, ile chcesz. Możesz zostać w mojej stodole, jak długo zechcesz. I tak z niej nie korzystam. Jeszcze raz dziękuję. Trzymaj się. Tom. Witaj. Trochę cię obserwowałem, wiesz? Nazywam się Tom. Szukam zaufanej i błyskotliwej osoby do wykonania dla mnie pewnego zadania. Widzisz, miałem ostatnio kłopot z pewnym złodziejem bydła. Chcę, byś go wytropił i powiedział mi, kim jest. A, widzicie? Coś tu ciekawego. Zaraz się dowiemy. O, miksturka z maną przy okazji. Zaraz tutaj sobie... O, tę kuszę mu damy, bo pewnie ciężka. Co mu jeszcze tutaj damy? Dobra, damy mu te takie drobiazgi. Jakieś chleby. Mięsa mu damy.
tu jeszcze jest. Trzeba się tego pozbywać też. Nowy kordzik, dajmy mu te jaja kwama, dobra. Dołoży nam trochę kasy, niech mu będzie. A co to jest? Dwa do budowy, gwiezdny amulet, dobrze. Tak, chcę zapłacić więcej. A co myślisz, że robię? Jeśli ktoś kradnie ci bydło, idziesz i wzywasz strażników. Posłuchaj, w ciągu ostatniego tygodnia ktoś wykradł mi co najmniej 4 z moich najlepszych krów. Jestem pewien, że to był człowiek, a nie śmierdzący troll, bo trolle nie zostawiają śladów zrobionych ludzkimi butami. Znajdę tego złodzieja bydła, Tom. To mi wygląda na ciekawy przypadek. Wszystko na to wskazuje, że złodziej musi mieszkać gdzieś w pobliżu. W takiej wiejskiej okolicy jak tu prowadzenie skradzionego bydła kilka mil niezauważonym jest prawie niemożliwe. Porozmawiamy jeszcze później. Jeden z miejscowych rolników, krzepki, lecz strachliwy gość o imieniu Finn... A nie, to nie to. To jest o opactwie. Złapać złodzieja tutaj. W okolicy zginęło kilka krów. Rolnik Tom podejrzewa, że złodziej kradnie je w nocy. Według niego złodziej musi mieć coś wspólnego z jego farmą, gdyż nikt inny nie mógłby wyprowadzić krów bez zwracania na siebie uwagi. Zobaczę, czy uda mi się odkryć dla niego prawdę. Dobra, mamy kolejne zadanko. Złodzieje krów. Mogę coś z beczki wziąć? Neutralny 20... Kurde, tu nie można podejść, bo są jakieś... To nie musimy. Hiena cmentarna. Dopasowana okrągła tarcza. Nie wiem, czy ja to chcę brać. Chyba nie będzie protestował. Nie, neutralny 23. Prosty amulet. Cyk. Uszkodzona okrągła tarcza. Uszkodzoną zostawimy. Dopasowaną wziąłem, pewnie będzie droższa. Dopasowane widły też można by brać, no ale bez przesady. A co wy tu macie w domu, powiedzcie? Używany garniec, ładny rondel. Nic takiego. Dobra. Tu sobie obejdziemy. Tu na dole jest karczma pod niebieskim knurem, to znamy. Tu jest kurczok. Beczki, coś tam jest. Pomidor. A tutaj co się dzieje? Kurczę, czerwone punkty. To mogą być koty. A to koty. No nie, naprawdę. Zostaw mnie, kocie. Jest szybki, no. Bas, a to ten stajenny, o którym mówili, tak? To chyba ty jesteś tym człowiekiem, o którym ostatnio śpiewali nam bardowie. To zaszczyt cię spotkać. Kot mnie zostawił, jak z nim zagadałem. To dobrze. A co to za buty słabe? Witaj, gospodarzu. Słyszałeś ostatnio jakieś nowiny? Ktoś tu ponoć bydło kradnie. Może to on? Ale pewnie nie. Najlepsza jałówka wdowy Twinki wydała na świat ciele o dwóch głowach. Podobno grupa szalonych kultystów, nazywająca się Ciemne Koło, rzuca złe uroki na nasze bydło i zboże. Zaiste, nastały ciężkie czasy, kiedy takie osoby mogą się swobodnie poruszać i robić, co tylko zechcą. O, jakiś bramin się urodził, tak, z dwiema głowami. Dziękuję za poświęcony czas. Ja tam pewnie... O, klucz tu jest, ale do czego? Pewnie do tych drzwi. No nie, kot. Zagadam. Ej, to jest sposób na pozbywanie się kotów. No, tak tylko chwilowo. Otworzę sobie drzwi, coś tutaj znajdę. Asio, zostaw mnie, kocie. Zostaw mnie. Dobra, nie będę mu zabierał, jak się patrzy tutaj. Niech ten kot sobie pójdzie. Przepraszam, ale nie mogę teraz rozmawiać. Może spotkamy się później. Tak. Dobra, pozbyłem się kota. No to chyba wszystko tutaj, nie? Jak tam z czasem stoimy? Tak sobie. Coś jeszcze zdąży dzisiaj zrobić? Możemy obejść jeszcze, tak w ramach odkrywania mapki, możemy obejść sobie te mury zamkowe naokoło. Może coś ciekawego przy okazji wypatrzymy. Przebiegnę się tutaj.
W żabę się nie będę zmieniał, bo żaba ma ograniczone pole widzenia. Przebiegnę się tutaj z włączonym altem. Kurczok chodzi. No, zasięg widzenia mamy całkiem niezły. Te buty wampiryczne mamy, takie z większym zasięgiem widzenia. Właściwie jak tak chodzę i odkrywam, to mógłbym sobie chwilowo te buty zakładać, tylko że je tam zostawiłem w skrzyni chyba, nie? Ale dobrze jest. Tak, obejdziemy sobie tutaj. A cóż my tu mamy? Szkołę. Dzika. Dobra, troszeczkę dzisiaj wyeliminujemy tych problematycznych stworzeń, które mogą atakować przechodniów. Zbierzemy mięsko, żeby nie gniło tutaj w terenie. Chociaż użyźniałoby glebę, tak? Do zamku jeszcze nie wchodzimy, chociaż moglibyśmy już. Mamy dwa zaproszenia, tak? Mamy tutaj gdzieś, ta. Dwa zaproszenia. Co to za manuskrypt? Aha, to jest ten list, który mamy dostarczyć. Do Agnusa Afrasama, zajazd książęcy Verdistis. Drogi wuju Agnusie, bogom najświętszym niech będą dzięki. Wciąż żyjemy. Ostatnie ataki orków były straszne. Cała wieś została zniszczona. Nasz dom legł w gruzach, ale mamy szczęście, bo żyjemy. Nasi sąsiedzi zginęli w płomieniach, a Conroy, właściciel ziemski, stracił najstarszego syna. Wkrótce się stąd wynosimy i ruszamy w kierunku zamku Stormfist. Książę musi nam pomóc, albo zginiemy. Potem spróbujemy dotrzeć do mojego brata mieszkającego na farmie. Niech najświętsi bogowie nas prowadzą. Mam nadzieję, że ten list do ciebie dotrze, drogi wuju, ale musi przejść przez teren ogarnięty wojną. Więc jeśli skończy w brzuchu jakiegoś śmierdzącego orka, to mam nadzieję, że zatruje się on atramentem. Marzę, byśmy spotkali się w lepszych czasach. Jeśli możesz, podeślij nam trochę złota. Straciliśmy wszystko, co miało jakąś wartość. Niech bogowie ci błogosławią i mają cię w opiece. Ucałowania, Harriet. Taki list będziemy musieli dostarczyć. A czemu tu złoto jakoś się osobno zbiera? Sorry, I can't use that. Aha, to jakiś limit tutaj jest. No dobra, niech to tak będzie sobie. Dzień dobry, panie strażniku. Obyszliśmy sobie zamek. Możemy placówkę Straży Granicznej dokładniej przejrzeć sobie. Co wy na to? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tylko tak tutaj chciałem się rozejrzeć, sobie pozwiedzać. Dzień dobry. Tutaj czytaliśmy te rzeczy. O jednego demona za dużo. Ta, coś tutaj było. Magiczne tragedie. Ta, to czytaliśmy. Przepisy kucharskie. To też czytaliśmy. No, tutaj czegoś pilnują. Ups. Wybacz, panie, ale te drzwi prowadzą do moich prywatnych komnat. O, przepraszam bardzo, przepraszam. Już stąd sobie idę. Ciekawe, co tam ma. Może jakbyśmy mikstury cienia użyli, jakiejś niewidzialności dziwnej, coś, to coś by się tam znalazło. Patrzcie, jest kluczyk na przykład. A tutaj? A tu zamknięty. Ale ja sobie tu otworzę. Udane otwieranie zamków. Taki rodzaj zbrojowni. Chyba nikt mnie nie zobaczy, co? Kurczę, tylko muszę jakoś stanąć. Nie na linii wzroku tego strażnika, może. A i tu się ciężko czasami chodzi. O, może tak? O! Dobra, bierzemy. Używane buty to może nie, ale tamten magiczny przedmiot wziąłem. Kaptur niezidentyfikowany. Tu ładny kaptur, no to wezmę. Skoro taki ładny, to wezmę. Lekka kolczuga.
używany pas to niekoniecznie. Dobrej jakości, tutaj jakieś takie zwykłe przedmioty. No coś im zajumaliśmy. Dzień dobry, dzień dobry. Ach, tutaj są i się patrzą. Pewnie to się nie uda, co? Są dosyć daleko, ale... Chyba wolę nie ryzykować. Chociaż nie, tutaj nie ma nic magicznego nawet. No zobaczmy tu z ciekawości, co to za... Co przedmioty tam w ogóle są. Czy w ogóle się opłaca podejmować ryzyko? No, drugiego poziomu, skórzane nagolenniki. Ciekawe, jakby się odsunęli tak bardziej. Kurde, się odsunął. Blisko są. Może ta mikstura cienia? Mamy jakąś miksturę cienia? Mamy. Może jakbym to łyknął, jakby się odsunęli. Taka większa mikstura cienia by się przydała. A, się tu patrzy. Nie, wiecie co? Może nie. Znaczy, zaznaczę to miejsce. Jakbyśmy mieli większą miksturę cienia, to może bym zaryzykował. Bo drugiego poziomu jakieś nagolenniki. Nie to. To chciałbym wziąć. Może coś ciekawego, nie? Suple do wzięcia. Zaznaczamy sobie. No i się tu gapi, no. O, tu jest właz, też sprawdzimy. Może tutaj też coś ciekawego jest? Dobra, dla łuku to nie będę ryzykował. Rękawice pierwszego poziomu. No. No, jakieś kije. Taka większa mikstura cienia, jakby była coś. Na razie to zostawmy, jest chorągiewka. No, też jest jakiś strażnik, ale skrzynki są puste. Tu jakieś butelki. Chleb, łóżko. Nie, nic tutaj szczególnego nie widzę. Chleb, kubek wody, żadnych guziczków. Nie, nie sądzę. Dobra. Ale nagolenniki drugiego poziomu. Tam kiedyś sprzedałem jakąś większą miksturę cienia, mogłem zostawić. Ale spoko, to się wszystko jeszcze zrobi, znajdzie. To co, kończymy odcinek chyba, nie? Czy jeszcze koszary przejrzymy tak na szybko, żeby tutaj odsłonić sobie? Chodźmy tam, będziemy mieli z głowy. W ramach pozbywania się ciemnych plam na mapie to również... O, coś tu czerwonego. O nie, to kot miałczy, to nie chcemy. Odsuń się ode mnie, kocie. Okej. Nie, tutaj w krzaczory nie chcę iść. Tu sobie wejdziemy. Ciekawe, czy Garrett tu stoi, cały czas stoi. Tu zamknięte drzwi. No, tu była ta zbrojownia, nie? Do której już wchodziliśmy, tam braliśmy przedmioty niezidentyfikowane. To tam nic nowego raczej nie znajdziemy. Nawet nie będę próbował tam wchodzić. A tutaj... O, klucz kompozytowy w ogóle. No to mogę wziąć. Może pasuje tu? O, pasuje. Łuk kompozytowy. A tu stoi strażnik. To nie będziemy ryzykować. Dla kosy bojowej też nie będziemy ryzykować. O, koce można brać. Jak znajdziemy jakiegoś trupa, można go przykrywać. A tu jest śpiący żołnierz. Dzień dobry, pani generał. Chyba wyraziłam się jasno, że Janus życzy sobie zobaczyć ciebie w zamku Stormfist. To nie jest ani uprzejme, ani też mądre kazać czekać naszemu przywódcy. Masz się do niego natychmiast udać. Dobra, dobra, spokojnie, nie pali się. Stojak na zbroję. O, skórzane rękawice.
No chciałoby się to wszystko. Potrzebujemy lepszych mikstury cienia, no. O, też coś niezidentyfikowanego, skrzynka zamknięta, zobaczymy co tu jest. No, dlatego nie warto ryzykować w przypadku postaci maga raczej. Oznaczmy też sobie to miejsce. Suple. No, trochę tego jest, nie? A, tutaj była ta klapa do kanałów, ciekawe. Prowadząca. Ale tam nie mogłem tego otworzyć, nie? Za niski poziom otwierania zamków, albo trzeba pozyskać jakiś klucz. Dobra, może nie będę im tutaj nic zawierał. Coś ciekawego w tej beczce chociaż? No, jakieś mięso, pusta butelka. O, no to bym chętnie wziął, ale nie wiem, czy mogę tutaj. Z żołnierzami to nie ma żartów. Jeszcze jakby jakiś wieśniak sobie stał, no to to można by sobie wziąć, nie? No dobra. Myślę, że poszło dzisiaj całkiem nieźle. Jak wygląda sytuacja? Łapać złodzieja, zdejmij klątwę, dostarczyć list, eliksir. Eliksir, no to nie wiem. Jak uleczyć tego trzeciego? Jak wiecie, to piszcie, to go uleczymy. Daj nauczkę Balinowi, ja to zrobiłem już przecież. Jonas, jeden z ubogich mieszkańców Rivertown, twierdzi, że jest napastowany przez Balina, przywódcę bandy uliczników. Czemu to nie znikło? Muszę sprawdzić opowieść Jonasa. A, bo ja chyba nie byłem u niego, żeby mu oddać tego questa, nie? U Jonasa, chodźmy jeszcze do niego na szybko. Zobaczymy, może coś dostaniemy ciekawego. Tam w dzielnicy Biedoty, pamiętacie? Tam motyw z tym amuletem, co ten Jonas wykradł temu Balinowi amulet. Ale się okazało, że ten, któremu wykradł, to taki oprych był, rzezimieszek, załatwiliśmy go. Zawaliliśmy quest z amuletem, ale za to zrobiliśmy questy ze zleceniem tego Jonasa, żeby go załatwić. Jonas, hello. Udało ci się wrócić tak szybko i w dodatku wciąż żyjesz? Masz szczęście. Balin nie żyje, zginął z mojej ręki. No, to 20 tysięcy i reputacja 1. No, nareszcie, pan Slamsów nie żyje. Wybacz, ale muszę się spieszyć, żeby napluć na jego ścierwo, zanim strażnicy wrzucą je do dołu z wapnem. Dziękuję. Jesteś bohaterem wszystkich uciśnionych. No. No dobrze, no. Wybacz, ale muszę już iść. No i to sobie załatwiliśmy fajnie. Żebyś jeszcze udało uleczyć tego trzeciego gościa tam na obszarze kwarantanny, to byłoby super. I czemu się gra zatrzymała? No, już dobrze. No i teraz będzie wykonane i teraz powinno też zniknąć, nie? Tak, znikło. Super. Dobra, słuchajcie, kończymy tutaj odcinek. Łyknę sobie jeszcze miksturkę na koniec. Możemy coś połączyć. Mamy dużo mikstur. Proponuję, żebyśmy w następnym odcinku... Znaczy fajnie by było w ogóle znaleźć lepszą miksturkę cieni, chyba że z tą spróbujemy może coś zajomać, ale to się nie pali. Ważne, że mamy te chorągiewki i o tym nie zapomnę. Możemy w następnym odcinku sobie dla odmiany... Może dla odmiany pochodzić po tych obszarach i powybijać orków. Będzie trochę walki w następnym odcinku. A tymczasem ja was żegnam. Trzymajcie się, na razie.